Witamy w Pulsie Świętochłowic, serwisie z najważniejszymi informacjami z życia miasta. O uroczystościach z okazji Święta Diakonii, angielskich ostatkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, o tym jak obchodzimy Dzień Kobiet, a także o chemicznych eksperymentach w bibliotece opowiemy w tym wydaniu naszego programu. Serdecznie zapraszamy! Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w kościele ewangelicko-augsburskim obchodzone jest Święto Diakonii, czyli organizacji niosącej wielowymiarową pomoc na rzecz potrzebujących. W przeddzień tego wydarzenia w Świętochłowicach odbyło się kilka uroczystości. Spotkaliśmy się w naszym kościele na nabożeństwie, gdzie kazanie wygłosił ksiądz biskup Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej. Myślę, że to jest bardzo cenne, bardzo ważne spotkanie, prezentujące także ideę diakonii tutaj w naszej lokalnej społeczności. Po mszy w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Muzeum Powstań Śląskich zainaugurowano wystawę Matka Ewa, Wiara i Życie. Ta wystawa prezentuje tę postać najwybitniejszej przedstawicielki diakonii na Górnym Śląsku, tej, która tutaj w zasadzie diakonię zaszczepiła, Matki Ewy Fontile Winkler, kobiety niezwykłej pod każdym względem, kobiety, która wychowała się w domu, w którym niczego nie brakowało, przedstawicielka rodziny górnośląskiej magnaterii przemysłowej, kobieta, która to wszystko rzuca, zostawia, zakłada strój diakonisy, wyprowadza się z pięknego miechowickiego zamku do malutkiego drewnianego domku, żeby poświęcić się służbie na rzecz bliźnich, na rzecz drugiego człowieka. Z tego jej poświęcenia wyrosło potężne dzieło. Uroczystości w muzeum uświetnił program artystyczny. Całość wpisuje się w obchody przypadającej na rok 2017 500. rocznicy reformacji. Naleśniki od samego rana już sami przygotowujemy. Po całej szkole roznosi się cały ten zapach naleśnika. W klasach kuchenki gazowe, mąka, jajka, mleko. Wszystko jest robione na świeżo. Okrągłe przysmaki serwowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 z okazji anglosaskiego odpowiednika naszych ostatków, czyli Pancake Day, zwanego również Tłustym Wtorkiem. Uczniowie klas 1A, 1B i 2A wraz z opiekunami zaprezentowali w języku angielskim historię obchodów Dnia Naleśnika na Wyspach Brytyjskich i na południu Stanów Zjednoczonych. We are now in the fields of our school. Because we are organizing the famous English pancake race, we also organize the competition to decorate the pancakes and we are serving pancakes to everybody at school. The second day of our festivities at school today are devoted to the more American way of celebrating this day, which is called as Mardi Gras. And during the second part we will organize some kind of carnival events and games. 8 marca to ważny dzień dla wszystkich kobiet. Zapytaliśmy mieszkańców, jak obchodzą to święto. No kwiaty zawsze przynoszę. A córce kupuję na wiek. Nie będę mówił ile ma lat, ale dosyć dużo muszę kupić tych kwiatów. No ile ma lat, tyle ma kwiatów. A jak dawniej świętowano Dzień Kobiet? Pracowało się, to było fajnie. Rajtuski, tulipan, kwiatek, fajnie. Przyszedł tą kwiatek. Kapkę się wypiło i było ogólnie alright. Specjalnie z okazji Dnia Kobiet 8 marca Teatr Świętochłowice zaprasza wszystkie panie na spektakl Shirley Valentine, który odbędzie się o godzinie 19 w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda. Bilety w cenie 20 zł. Wszystkim kobietom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów. Miejska Biblioteka Publiczna oprócz promocji czytelnictwa przygotowuje różnego rodzaju spotkania i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano już m.in. Dzień Pluszowego Misia, warsztaty Lego czy wystawy zwierząt domowych. Tym razem filia nr 1 zamieniła się w laboratorium chemiczne. Jednocześnie bombowo, ale też jednocześnie bezpiecznie. Takie doświadczenie jak tańczący metal, czyli reakcja metalicznego sodu z wodą, chemiczny kameleon, wstrząśnięty błękit i wiele, wiele innych doświadczeń. Fascynujące jest to, że chemia jest często po prostu nieprzewidywalna. Dzieci, które odwiedziły bibliotekę, były pod dużym wrażeniem wykonywanych eksperymentów. Trzeba coś tam dodać, sodę zimną czy tam ciepłą i taka bańka wyjdzie i ona wybuchnie i dym cały zadymione pomieszczenie. W planach Miejskiej Biblioteki Publicznej są kolejne spotkania. Już 13 marca odbędą się warsztaty z klockami Lego.
warto pamiętać o następujących wydarzeniach. 9 marca o godzinie 18 wieża KWK Polska, wernisaż wystawy Maćka Mesznika, artysty plastyka. 11 marca o godzinie 19 w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda odbędzie się Fashion Insight. Podczas tego modowego wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze kolekcje ubrań. O oprawę muzyczną zadba m.in. Kasia Moś, która w tym roku będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.